Oto cenne dzieło, które czekało ponad 125 lat na wznowienie. W czasach niepokoju i zamętu podajemy pobożnym czytelnikom drogę do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, którą zebrał i opracował ojciec Eduard de Lehen z Towarzystwa Jezusowego. Cel, jaki założyliśmy sobie w tym dziele, to dopomóc duszom przechować w sobie pokój wewnętrzny lub odzyskać go na nowo, gdyby miały nieszczęście utracić ten skarb tak cenny. Książka ta nie ma innej zasługi, jak podać zbiór rad w wielu doskonałych dziełach rozproszonych, a służących osobom dobrej woli do osiągnięcia tego dobra, które Zbawiciel kazał im obwieścić przy swym przyjściu na świat. Pokój ludziom dobrej woli. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. O czym, kiedy i jak mamy rozmawiać z Bogiem? Po pierwsze, w ogóle mamy rozmawiać zawsze o wszystkim i z ufnością. Nie zapominaj więc nigdy o słodkiej obecności Pana przy Tobie, jak to czyni większa część ludzi. Przemawiaj do Niego tak często, jak tylko możesz, bo to Mu nie sprawia ani nudów, ani przykrości, co się zdarza u wielkich tego świata. A jeśli Go kochasz, nie będziesz w kłopocie, o czym mówić. Mów do Niego o tym wszystkim, co się tyczy Ciebie i spraw Twoich, tak jakbyś o tym mówił z drogim przyjacielem. Nie sądź, jakoby Bóg podobny był do wyniosłych książąt tej ziemi, którzy tylko z wielkimi chcą rozmawiać i o rzeczach wielkich. Bóg przeciwnie, z upodobaniem zniża się do nas, aby przebywać z nami i cieszy się, gdy Mu przedstawiamy nasze obawy i zajęcia, nawet najmniejsze i najzwyczajniejsze. Bóg tak Cię kocha i tak się troszczy o Ciebie, jak gdybyś Ty był jedynym przedmiotem Jego myśli. Jemu tak leży na sercu szczęście Twoje, że wydaje się, iż Jego opatrzność jest tylko ku temu skierowana, by Tobie jednemu spieszyć z pomocą. Jego wszechmoc, by Ciebie jednego wspierać, Jego miłosierdzie, by się nad Tobą litować, obdarzać Cię dobrodziejstwami i przez pieszczoty swojej miłości zyskać Twą ufność i Twoją miłość. Przeto swobodnie odkrywaj Bogu całe wnętrze serca i proś Go, by Tobą tak kierował, żebyś najdoskonalej wypełniał Jego świętą wolę. Wszystkie Twe pragnienia i zamiary niech do tego zdążają, by się Mu przypodobać i zadowolić Jego boskie serce. Odkryj Panu drogę Twoją, a proś Go, aby drogi Twoje prostował, a wszystkie rady Twoje niech w Nim przebywają. Tak powiada Pismo. Nie mów, po cóż mam odkrywać Bogu wszystkie swoje potrzeby, przecież On je lepiej ode mnie zna i widzi. Bóg je zna, ale tak się zachowuje, jak gdyby nie znał tych Twoich potrzeb, o których Mu nie mówisz i dla których nie szukasz u Niego pomocy. Dobrze powiedział nasz boski Zbawiciel, że Łazarz umarł, a przecież Jezus nie okazał, że o tym wie. Dopiero kiedy Magdalena szukała u Niego pomocy,
pocieszył ją, wskrzeszając z martwych jej brata. Prezentowane fragmenty pochodzą z dziełka świętego Alfonsa Marii Liguoriego, zatytułowanego Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.